Lauren? Przepraszam, Scott. Trzeba było słuchać, panie Shelby. Mówiłem, żeby odpuścił pan śledztwo. Pański syn jest seryjnym mordercą. Ile dzieci musi zabić, żeby pan to zrozumiał? Gordy nie jest święty, ale to mój syn. Pan nie ma dzieci, panie Shelby, więc nie zrozumie pan. Nie daje mi pan wyboru. To koniec pańskiego śledztwa. Zawsze. Działa, dopóki nie włączysz zapłonu. A co z dziewczyną? Co on zrobił?
Zatrzymaj się! Nie podchodź, bo strzelę! Stary, proszę, nie rób... Ty gnoju! Zabiłeś Lorę! Zabiłeś! Stój! Stój! Błagam cię! Twój syn Alek zabijał dzieciaki, prawda? To zabójca z origami! Nie! Jest niewinny! Nie jest zabójcą! Nie jest! Pierdolony kłamca! Mów prawdę! Nie! Nie proszę! Nie rób mi krzywdy! Ostatnia szansa. Nie wiem! Przysięgam! O niczym nie wiem! Stój! Stój! Błagam! Powiem wszystko! Gordy lubił, żeby spełniać jego zachcianki. Chciał być taki jak zabójca z origami. Więc porwał dzieciaka i trochę za mocno go podtopił. To był wypadek. Głupi wypadek. Miało być dla zabawy. Wszystko mi powiedział. Jak mówił, to płakał. Żałował, że tak się stało. Co by nie zrobił? Gordy to mój syn! Nikt nie będzie tęsknił. Co? Za chłopcem, którego zabił. Nikt nie będzie tęsknił. To przybłęda z ulicy jak reszta. Ty odrażający śmieciu. A co z Johnem Shepardem? Czemu zostawiasz kwiaty na jego grobie? Byłem szefem budowy, na której zginął. Nie potrafię zapomnieć. 30 lat zanoszę kwiaty na jego grób. John miał brata. I co z nim? Nie wiem. Chyba go adoptowano. Jego matka... Ona powinna wiedzieć. Nazywa się Ann. Ann Shepard. Taci w kondorę. To zwykła kula. Nie zapomnisz o niej. Pracuj na myszy i dobrze płacę. Będziesz miał tyle kobiet, ile chcesz. Nie powtarzaj jej imienia, słyszysz? Nigdy. Moje serce! Moje serce! Szybko! Moje lekarstwa! A w szufladzie, tam! Zaczynam żałować. Później zobaczę, czy można było tą dziewczynę uratować, czy nie, ale kurde no. Dziwne rzeczy. Albo tak miało być. Dzień dobry. Szukam pokoju Ann Shepard. Proszę się wpisać do księgi gości.
Jest pani członkiem rodziny? Tak, można tak powiedzieć. O, ucieszę się, że ktoś ją odwiedza. Nigdy do niej nie zagląda. Z powodu Alzheimera ma problemy z pamięcią, ale to i tak na pewno ją bardzo ucieszy, wie pani. Sala numer 19 na końcu korytarza. Dziękuję. Alzheimer to brzmi źle. Dzień dobry, pani Shepard. Już pora na moje lekarstwa? Nie, pani Shepard, ja... Zawsze się spóźniają z lekarstwami. Czym oni się tu zajmują? Gdzie indziej zawsze są na czas. Ale tutaj... Nazywam się Madison Page. Jestem dziennikarką. Chciałabym zadać pani parę pytań o pani syna. Nie lubię tego szpitala. Mają niedobre jedzenie, wie pani? Pani drugi syn, pani Shepard. Bliźniak Johna. Jak miał na imię? Jaki drugi syn? Nie mam drugiego syna. Nigdy nie miałam dzieci. Proszę sobie przypomnieć, pani Shepard. Po wypadku brat bliźniak Johnego trafił do rodziny zastępczej. Jakie było nazwisko tej rodziny? Poprosiłam ich o telewizor, wie pani. Powiedzieli, że nie ma pieniędzy. Szkoda. Lubię telewizję. Pamięta pani Johna? Mój Johnny. To dobry chłopak, wie pani. Pani Shepard, pani syn może mieć związek ze sprawą morderstw. Może będzie pani wiedziała coś, co pomogłoby w śledztwie. Jest pani tu nowa? Gdzie moje lekarstwa? Wiem, co się stało na placu Carnaby. Pamięta pani? Na placu Carnaby? Zdaje się, że mieszkałam tam dawno temu. Nie mieliśmy wtedy pieniędzy, wie pani. Radziliśmy sobie, jak mogliśmy. Miała pani syna o imieniu John, a John miał brata bliźniaka. Gdzie moje lekarstwa? Pora, żebym je wzięła. Myślę, że pani syn ma kłopoty, pani Shepard. Robił bardzo złe rzeczy. Muszę go odnaleźć. Rozumie mnie pani? Złe rzeczy, mówi pani? Nigdy mnie nie odwiedził, uwierzy pani. Przez 10 lat nigdy. Nie wolno zapominać o matce, prawda? No, ale origami leży. Czy to pani robi te figurki origami? Moje papierowe zwierzaczki. Mogli bawić się nimi godzinami. Wie pani, nauczyłam chłopców je robić. Tak, pani chłopcy, pani Shepard. John i... Jak nazywał się pani drugi syn? Mój drugi syn? Miałam tylko jednego. Mojego Johniego.
Uwielbiam origami, ale to nie jest moje ulubione. No dobrze. O, pani też umie robić takie małe pieski? Moi chłopcy uwielbiali origami. Nauczyłam ich je robić. John uwielbiał pieski. Zawsze wołał na nie Max. Max, Max, Max. Wszystkie o tym samym imieniu. Traciłam czas tłumacząc mu, że nie mogą się tak samo nazywać. A on zawsze nazywał te pieski Max. Zabawne, prawda? Już nie możemy? Nic? Kurde, sterowanie uwielbiam. Jest mistrzostkę. Chyba działa. Przypomina sobie pewne rzeczy. Muszę pokazać jej coś jeszcze. Racja. Nie ma sensu tracić czasu. I tak nie dowiem się tu niczego nowego. Ta kobieta musi być matką zabójcy z origami. Na pewno jest jakiś sposób, żeby sobie wszystko przypomniała. Znalezienie rodziny zastępczej jej syna zajmie dni, jak nie tygodnie. Do tego czasu Shaun Mars zginie. Racja. Nie ma sensu tracić czasu. I tak nie dowiem się tu niczego nowego. Racja. Dobra, to nie ma sensu tracić czasu. I tak nie dowiem się tu niczego nowego. Czy to są pani dzieci, pani Shepard? John i jego brat? Czy to oni? To są dobrzy chłopcy. Ich ojciec nigdy się nimi nie opiekował. Ciągle tylko pił. Nie mieli łatwego życia, wie pani. Wraca jej pamięć. Nie przestawaj, zapamiętuj. Racja. Nie ma sensu tracić czasu. I tak nie dowiem się tu niczego nowego. Chyba już nic nie możemy zrobić. Czy pani Shepard rozmawia o swojej przeszłości? Wszystko jej się teraz miesza. Czasem pamięta nawet najdziwniejsze rzeczy. Pewnie kiedy zobaczy coś, co jej o nich przypomina. Mówiła kiedyś o swoich synach? Synach? Więc wspomina czasem Johna. Chyba utonął. A czy kiedyś mówiła o drugim synu? Nie wiedziałam, że miała drugiego syna. Nigdy o nim nie mówiła. Szukam jej drugiego syna. Został adoptowany, to znaczy pewnie zmienił nazwisko. Mają państwo jakieś akta, pani Shepard? Nie, niewiele wiemy.
nic o jej rodzinie. Pewnie jeśli jej syn był adoptowany, to tylko ona może coś o tym wiedzieć. Czasem, kiedy zauważy jakąś rzecz, to tak jakby odświeżała jej się pamięć. Może pani tak spróbować. Dziękuję za pomoc. Okej, a tu były kwiaty. Gdzieś. Zobaczymy, czy jak z kwiatkiem pójdziemy, to czy coś jej się przypomni. Jaka śliczna orchidea. Mój syn je uwielbiał. Hodowaliśmy je za domem. Kiedy John umarł, zasadziłam orchideję na jego grobie. Rozpłakałam się, jak mi powiedzieli. Najpierw straciłam jedno dziecko, a teraz odbierali mi drugie dziecko, rozumie pani? A ta rodzina zastępcza, pani Shepard? Jak miała na nazwisko rodzina, która adoptowała braciszka Johna? To byli bardzo mili ludzie. Poznałam ich, wie pani. Na początku chodziłam do nich odwiedzać mojego synka, ale później się rozchorowałam i już nie mogłam chodzić. Może myślał, że o nim zapomniałam? Pewnie pomyślał, że go już przestałam kochać. Pani Shepard, a imię? Jak miał na imię? Ale ja go kochałam. Gdyby wiedział, jak ja za nim tęsknię. Proszę cię, Anne. Imię. Jak miał na imię? Podejdź, dziecko. Chyba nie Ethan. Ostatnia figurka origami. Ostatnia próba. Ostatnia figurka origami. Ostatnia próba. Ostatnia próba. Ostatnie pytanie. Czy jesteś gotowy oddać swoje życie za życie syna? W tej fiolce znajduje się śmiertelna trucizna. Zabije cię dokładnie w 60 minut. Jeśli ją wypijesz, dostaniesz ostatnie litery adresu. Będziesz miał czas, żeby uratować swojego syna i się z nim pożegnać. Potem umrzesz. Możesz wypić to, co jest w fiolce, albo wyjść. Wybór należy do ciebie. Thank you.
zdążymy w 60 minut. Zrobiłem, co musiałem, Sean. Twój tato cię znajdzie. Stoję w miejscu, a kończy mi się czas. Kurwa, pieprzone litery z tego pieprzonego adresu! Kurwa mać! Musi być jakiś sposób! Do liter pasuje kilka różnych adresów. Boże, są rozrzucone po całym mieście. Nie zdążę ich sprawdzić. Ale słychać było. Mam czas tylko na jeden adres. Jeśli Shona tam nie ma, to koniec. Będzie po wszystkim. Statek, słyszałem. To pewnie tu.